Siemano, jestem Kornik, a to jest kolejny odcinek Star Wars Battlefront. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować nowy dodatek, Gwiazdę Śmierci. W końcu już nadeszło. A więc tutaj mamy potyczkę, eskadrę i stację bojową. Najbardziej mnie interesuje ta stacja bojowa. Niech wyszuka. No, to w końcu można zacząć działać po wakacjach. Nie, jak zauważyliście, też długo ostatnio nie wrzucałem filmików, bo też byłem na wakacjach. Wypoczęty, nowe siły, można zacząć grać. Nadlatują X-Wingi. Tak, no co to jest? Co tu mam atakować? Po co się zwyżej? Wolę oberwałem. Chodź. I no i uciekł, no. Aj! Hehe, dobrze mu tak. Dobra. I nie skosił, no. Ty myśliwce. Direct hit to one of the destroyer's subsystems. Set up for the next run. Hey. Nie mnie namierzył, no. Pokonuj myśliwcy Imperium. Dobra. Postaram się. Target
the destroyer. Press the attack and hit it where it's exposed. Always, we've destroyed one of their subsystems. Target another exposed area. No to oni się nagle tu wzięli. Poświęcenie. Imperial TIE fighters, draw their fire. Locked in attack position. Dobra, znowu myśliwce. Ach. Z rakiety mnie poczęstował. Dobra, jeszcze jeden myśliwiec trzeba rozwalić. Dobra, rozwalony. Our bombers have damaged the capital ship. It's vulnerable. Hit it now. Chodź. Aj, mnie zarzuciło, no. Dobra, jednak te małe swingi są za bardzo, no. Stacja bojowa, ratunek? Spoko. Najpierw trzeba było zniszczyć lotnictwem niszczyciela, a teraz trzeba uratować chyba droida. Ale mi załatwił. Tak to jest, jak się jeszcze planszy dobrze nie zna. Co oni tak do mnie strzelają? To jest dla mnie głupota. Wiedział, że to będzie w takim miejscu, to mnie nie brał tego plecaka. Dobra, podchodzimy coraz bliżej. Ta Czubaka, ktoś ma czujego. Dawaj czuj.
szybciej, szybciej. Aha. Ale jazda. Ja i tak ładnie dotarłem dosyć daleko. Ale spoko. Szybko bohatera. Och ty. Jakie te mapy są? Aha, czyli tu musi... Ach ty! Tu muszę dotrzeć droidem, tak? Osłaniać. Jeszcze chyba, że to przegramy. To jest jakieś przejście. Co to jest? Co to za... za mordka? Wow, ho, ho, ho. To się trochę rozerwałem. Chodź tu, mordko. Zginął. Got to get our droid to hang
Get that droid moving again and push those stormtroopers back. Football. Plecy, no. Tak ładnie szło. Droid secured. Move to the extraction point. O Bounty! Ale nie, nie wyszło. O, o, prawie już droidy, chyba jesteśmy u celu. Push the Imperials back and get the droid moving again. Droid dotarł do celu. Lot korytarzem? Czyżby będzie teraz kolejna? Jakim kurde korytarzem mam przelecieć? Są jakieś korytarze, to może wezmę lepiej ten. Luke Skywalker is here in Red 5. He's joining the fight. Jak Luke Skywalker? O, w górę. Dobra. The Ties have taken out our fighters in the trench. We need to set up for another run. Get into that trench and take that exhaust port out. We'll cover you. Tym korytarzem? Co tam wlecieć? Aha, tego się nie da zniszczyć. Za bardzo trochę nikło o co tutaj chodzi. Focus on the TIE fighters and cover the group making their attack run. Thank you.
Okej. Zwycięstwo! Nie no, najbardziej mi się podobała ta akcja z łapaniem droida, to było po prostu bezcenne, no, że tak powiem. No dobra, to dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że nowy dodatek wam się podobał. Mamy już, już wiadomo, że mamy dwie nowe postaci. Jest to Chewbacca i jakaś postać o reptylańskiej twarzy. Dobra, to dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć i widzimy się w kolejnym odcinku Star Wars Battlefront.